Siemanko, w ostatnim odcinku pierwszego sezonu Erzielons na moim kanale. Bardzo jestem wam wdzięczny za wyświetlenia pod tymi filmikami z tej serii, bo naprawdę jest ich dużo, lajki i za nowe suby, bo chyba około 10 subów przybyło w przeciągu tych dwóch filmików, więc bardzo wam dziękuję, że podobały wam się moje materiały. Zostawcie co najmniej 20 łapek w górę. Ja kończę pierwszy sezon, a już wam zdradzę, że w środę pojawi się odcinek drugiego sezonu, bo już jestem, już prawie go mam nagranego. No i mogę wam zdradzić, że będzie tam jeden duży naprawdę transfer, bardzo interesujący. Więc zapraszam was w środę, jak i już dzisiaj, ten niedzielny poranek, no dla niektórych 10 godzina już może nie być porankiem, ale powiedzmy, że witam was tym porankową w niedzielę rano i zapraszam was na odcinek, w którym dowiecie się, czy Erzielons, czy w pierwszym sezonie doprowadzę ten klub do Mistrzostwa Francji. Pierwszy mecz gramy z Toulouse'ą. 31 czy druga kolejka. No i na razie powiem wam, że jest słabo 0-0, ale tutaj zobaczcie na kapitalne podanie górą naszych rywali, no i kapitalne uderzenie naszego przeciwnika i niestety przegrywamy w 44 minucie 1-0. No i robi się nieciekawie. Na początku tego odcinka mamy 6 punktów przewagi nad Marsylią, 7 nad PSG, więc tak naprawdę wszystko w naszych rękach, nogach tak naprawdę. No i jeszcze gramy mecz z PSG, więc tak naprawdę, od razu też tylko słucha powtórzyć, nie wiem. Ale wszystko zależy tak naprawdę od nas. Musimy sobie jak najlepiej poradzić. No, że nam się uda zdać mistrza tutaj. Świetna akcja, Frankowski, tej Kosta jest zablokowany, małe zamieszanie, nie ma gola. Na razie jest 1-1, widzicie, że cisnąłem tą Toulouse. Tutaj Mikuatadze do Zairego, Zair i strzela, nie ma gola, Mikuatadze nie dosięga tej piłki. Ajajaj, to jeszcze nie koniec tej akcji, jednak koniec, końcówka meczu zdrożny. Kevin Danso, nieudany strzał tutaj również, no i niestety remisujemy z Toulouse'ą. No jeszcze to nie jest najgorszy rezultat, ale to nie najlepiej rozpoczynam ten odcinek. Kolejne spotkanie z FC Lorient, również remisujemy, tracimy punkty w dwóch pierwszych meczach. A PSG wygrywa swoje spotkanie, a właśnie kolejne spotkanie zagramy z PSG. No jak wiecie, w czwartkowym, piątkowym odcinku, no łomot dostaliśmy od PSG. Jeśli PSG wygra, będzie miał tyle samo punktów co my i będzie zajmował pierwsze miejsce, bo ma lepszy bilans bramkowy, dwukrotnie z nami wygra. Więc miejmy nadzieję, że chociaż remis tutaj wywalczymy na Parc des Princes. No ale od początku meczu nie było łatwo, tutaj fatalny fał mojego obrońcy, ale na szczęście skończyło się na żółtej kartce. No musiałem coś zrobić, musiałem swalić Mbappé. Znowu popełniłem ten błąd, że nie cofnąłem trochę mojej obrony w tym meczu. No, ja grałem za bardzo ofensywnie tą obroną. W drugim sezonie będę na to bardziej uważał, by cofnąć trochę tą obronę. No ale tutaj Balik Fischer miał tak genialną sytuację i co on zrobił? Jak on to fatalnie uderzył? Niestety 0-0 nadal. Akcja rywali, to jest świetne podanie. Niestety Fabian Ruiz pokonuje Brisa Samby, ale gdzie była obrona Erzielons? Chyba została u siebie w domu. Naprawdę fatalne tutaj było zachowanie mojej drużyny i niestety nie ma, tracimy gola. No ale Balik Fischer ma znowu sytuację, świetnie się odwrócił, ale znowu fatalnie uderza na skrzydłowy. No niestety 1-0 dla PSG dalej, to jest Nuno Mendes, polukarny. Mendes, Nuno podaje do Mbappé, do Etiquette, chyba tak się nazywa. No niestety 2-0. No i zanosi się na porażkę, drugą porażkę z PSG w tym sezonie. Możemy lepiej grać ze wszystkimi innymi drużynami, ale PSG nam nie leży. Tutaj fatalny błąd Fofany. Tutaj robiłem pauzę. Zobaczcie, to podaję do Mbappé. No i tak naprawdę Mbappé kończy to spotkanie. No, jesteśmy pozamiatani. Nie mamy kompletnie szans. I tak naprawdę to są tylko dwa mecze z PSG, wiecie. Możemy stracić 6 punktów, spoko. Ale właśnie będą się liczyć takie mecze jak z Toulouse, z Lorient, które mecze, które powinniśmy wygrać, a zremisowaliśmy. Tutaj Openda daje nadzieję, ale ta nadzieja szybko zgasła. No niestety PSG jest lepsze. Silniejsze. Tutaj właśnie błąd przy wyprowadzeniu piłki. Tutaj podanie do Messiego, Messi do Mbappé i niestety 4-1. Ja już stwierdziłem, że nie ma sensu te mecze, i tak się nie zmieni. Przesymulowałem do końca. No i tak mówiłem, mecze z PSG, dobra, można przegrać, ale myślę, że właśnie mecze z takimi rywalami jak Toulouse, Lorient, tymi słabszymi, gdzie gubimy punkty, mogą mieć większe znaczenie. Tutaj widzicie, że PSG ma, jest liderem, lepszy bilans bramkowy. Tak naprawdę musimy wygrać wszystkie mecze do końca sezonu i liczyć na to, że PSG się potknie. 4 mecze do końca, PSG nie ma trudnych rywali, my również nie mamy,
Ale no, czy w tym momencie sobie odebraliście szansę na mistrzostwo Francji? Możecie napisać w tym momencie, napisać 5 minuta i na przykład 10 sekunda, dajmy 5 minuta 10 sekunda. Czy jednak uda, czy wierzycie w tym momencie, że wywalczy to mistrzostwo, czy też nie? Piszcie w komentarzach, zobaczycie na koniec materiału, jak to się udało, czy nie. Tutaj Omari gra przeciwko swojemu byłemu zespołowi. My musimy wygrać mecz z Rennes. No i Thomason podaje do opędy, 3 minuta. Lons wyszło bardzo nabuzowane. Niestety tutaj się nie udało strzelić, ale jeszcze mieliśmy piłkę sama do opędy. Broni bramkarz, strzela jeszcze Abdul, ale strzał zablokowany. No, RC Lons było podrażnione. No ale tutaj Chavez, fajne uderzenie, ale na szczęście mamy naprawdę świetnego golkipera. Kolejna kariera, w której mam świetnego golkipera. Lecimy z kontrą, tutaj Thomason. Zaidi Emery, jak się nie mylę, podaje do Luisa Openda. Luis Openda, Openda w polu karnym, Openda strzela 1-0. Luis Openda strzela gola, wyprowadza nas na prowadzenie, więc jest naprawdę dobry początek tego spotkania. Nie najgorszy. Kolejna akcja, Zaidi Emery podaje do Thomasona, prawa strona boiska. Thomason, co zrobi na skrzydłowy, wchodzi w pole karne. Thomason do Openda, Openda i 2-0. No, zanosi się na 3 punkty. Gramy naprawdę fajnie, szkoda, że tak nie kończyliśmy z Toulouse'ą. Myślę, że jakbyśmy wygrali z Toulouse'ą czy z FC Lorient, nasza sytuacja byłaby lepsza, bo nadal byśmy mieli więcej punktów niż PSG. Tutaj małe zamieszanie i mogliśmy stracić gola. Jordan Henderson, nie wiem co on robi w Rennes, ale na szczęście nie trafia do bramki. Zaidi Emery, kolejna nasza akcja, Thomason do Openda, Openda się odwraca, byk, lewa noga, poprzeczka, niestety nie ma gola. Ale to jeszcze nie koniec tej akcji, Emery, wybicie, tutaj Kane Dansowy gra pojedynek, pojedzie do Gradida. Do naszego Przemka Frankowskiego. Thomason, naprawdę ładna akcja. RC Lens. Thomason do Openda. No i 3-0. Więc no gromimy tą Ren. No i Openda się cieszy. My naprawdę bardzo łatwo wygrywamy to spotkanie. Tutaj Miku Atadze, nasz gruziński napastnik, idzie sam. Świetnie tutaj zwiód obrońców rywali. Wchodzi w pole karne. No i strzela go na 4-0, więc easy peasy. No z Ren naprawdę zagraliśmy koncertowo. No mamy. Mamy nóż na gardle tak naprawdę. Ale musimy wygrać wszystkie mecze do końca sezonu, liczy, że PSG nie wygra wszystkiego. Niestety PSG również wygrało w tym meczu, więc nadal jesteśmy gorsi niż Paryżanie. Czas na kolejne spotkanie, 1-0 skromnie Openda w meczu Stade Reims. No i na szczęście Openda daje nam to zwycięstwo. Kolejny mecz Montpellier, 36. kolejka. Gramy na wyjeździe z byłym mistrzem Francji, to było 11 lat temu. No ale czy uda nam się wygrać? Rozpoczyna to spotkanie w bojowym nastawieniu. Przemek Frankowski, prasa na boiska. Frankowski naprawdę zajebisty wahadłowy. Podaje do Openda. Openda strzela gola w 8 minucie. No wiem, zajebisty to nie jest przekonanie. Jakie jest to, sorry. Świetne uderzenie Openda. Kolejna akcja. Lons cisnęło. Podaje do Thomasona. Thomason wchodzi w pole karne. Thomason uderzenie, ale broni tym razem bramkarz rywali i niestety nie ma gola. Montpellier walczy, ale tutaj Abdul Samed świetnie odbiera piłkę. Balikwisza podaje do Machado. Machado do Fofany. Fofana 2-0. Pek. Naprawdę jesteśmy tak naładowani. Musimy wszystko wygrać i to widać. Szkoda, że wcześniej tak nie było trochę. Możemy tego zawołać. Tutaj Kazri strzela. No i niestety 1-2. Świetne wykończenie. Jak się nie mylę, tunezyjskiego piłkarza. Kazri jest Tunezyjczykiem. Tak, tak. No i Montpellier zaatakowało dalej, tutaj Kazri, kolejna akcja Montpellier, Kazri podaje do Savenier, tutaj małe zamieszanie, uderzenie broni Plissampa, ale na szczęście tak był spalony. Końcówka pierwszej połowy, Balikwisza, lewa strona boiska, podaje do Openda, Openda w polu karnym, Openda strzela, słupek! Zabrakło milimetrów, druga połowa, bardzo naładowane z RC Lens w tych meczach, Barcola podaje do Fofana, ale na obronie bramkarz Lecom rywali. Montpellier atakuje, Nordini, Savenier do Kazriego, Kazri, Rojas. Na szczęście nad poprzeczką, było blisko. Barcola mija Sylę, Barcola nasz prawy pomocnik, naprawdę fajny. Barcola w polu karnym podaje do Zaliego, Emeriego i Emery niestety nie trafia. Sorry, jak słyszycie dziwne dźwięki, ale mam mały katar i trochę mnie męczy. Gramy kolejną akcję z Montpellier, rzut rożny, Zaire Emery do Barcoli. Barcola świetnie się odrosił, Barcola w polu karnym, Barcola Openda. Openda, broni bramkarz rywali, dobija Emery, ale niestety był on na spalonym. Nadal 1-2, 10 do końca, naprawdę trochę nerwowa końcówka, bo tylko jedna bramka przewagi, ale na szczęście udaje nam się wygrać z Montpellier. No i o mistrzostwie Francji zadecyduje ostatnia kolejka. My gramy z Troyes.
Reaperze, nie pamiętam z kim gra, ale chyba też również z nikim nadzwyczajnym, chyba z Ayako grają, albo z kimś innym, też nie rywa z wysokiej półki. No i dobra, będzie to mistrzostwo, czy też nie? Mecz prawdy, no musimy wygrać oczywiście, no liczę, że PSG nie wygra. Jakby PSG przegrało, to na remis nas daje, ale no, rozpoczyna to spotkanie, piłka do Barkoli, tem do opędy w polu karnym, no i niestety o 19 minuta broni Blanka Szywaje, to już lekko demo, trochę zdenerwowany, bo naprawdę pierwsza połowa bardzo słabo. Jedno uderzenie i tak naprawdę w drugiej połowie musimy zaatakować bardziej Machado, Costa, opęda i gol. Gol, jest w końcu bramka, 54 minuta, Luis Openda, szczera gola, ale czy to gol na mistrzostwo? Akcja trua, tutaj małe zamieszanie, tracimy piłkę, od Obert podaje Adelaide, ale na szczęście fatalna sytuacja, okazja w ogóle, zakończenie tej okazji trua, ale tutaj naprawdę świetna akcja Lopez do Balde w polu karnym, Pris Sampa broni, ależ nas ratuje w tej sytuacji Bamba. Teraz kolejną akcją, tutaj podanie do Balde, ale się uwolnił Balde, ale na szczęście bardzo szybko postanowił uderzyć i na szczęście Samba łapie to bez problemu. Naprawdę jest nerwowo, bo tylko 1-0, Fofana do Frankowskiego, Przemek Frankowski, co zrobił Frankowski w pole karne, Openda i 2-0. Prawdopodobnie wygrywamy to spotkanie, nic się tutaj nie powinno wydarzyć. Fofana do Mikołatadze świetnie się odwraca. Gruzin, co zrobi? Gruzin do Sameda, Abdul Samed do Balikwiszy. Dobra, 3-0. Mamy to, mamy zwycięstwo, ale czy mamy mistrzostwo Francji? Mamy czy nie? Emocje sięgają zenitu. Koniec meczu. I niestety nie. PSG również wygrało swoje spotkanie i kończymy sezon na drugim miejscu. Mecz z Toulouse i z FC Lorient moim zdaniem zadecydowały w tym odcinku o tym, że no i ta porażka z PSG, że RC Lens niestety nie wygra mistrzostwa Ligue 1. Musimy te plany przełożyć na kolejny sezon, który rozpoczyna się już w środę po prostu, następnego tygodnia. To był naprawdę emocjonujący sezon i tracimy trochę mistrzostwo na własne życzenie. No niestety, no ale końcówka była wyrównana, 89 punktów, tyle samo PSG, ale lepszy bilans bramkowy. No i dwukrotnie z nami wygrali, PSG również wygrał ostatnie swoje spotkania. No i niestety, no nie udało się. Ligę Mistrzów wygra Barcelona, Ligę Europy wygrywa Bayern Monachium, o Jezu. A Ligę Konferencji Slavia Praga, o fajnie, Slavia Praga, to mi się podoba. A my przechodzimy do podsumowania mojego sezonu. Jeśli chodzi o statystyki, no Openda najlepszym strzelcem ligi, 40 bramki, no i Frankowski jeden z najlepszych asystentów. No i tutaj Samba, jedno konto czyste mniej niż Paulo Lopez czy Kasper Schmeichel. Lecimy dalej, no i co Openda, no bez tych jego goli 42, kto wie, czy byśmy walczyli o mistrzostwo Francji. Byłoby na pewno ciężko, bo wiecie, że pozostali piłkarze żaden nie zdobył powyżej 10 goli. Trochę piłkarze się, no dużo piłkarzy strzelało. Balikwisza mam takie mieszane uczucia, bo raz moim zdaniem się mi gra fatalnie, a czasami myślę, że to jest naprawdę jednak dobry pomocnik. Nie wiem, co zrobię w drugim sezonie. Dowiecie się w środę, po raz kolejny to mówię. No Frankowski jako wahadowy na symulacji jest zajebisty. Znowu to powiedziałem, sorry, nie będę mówił tego słowa, nie będę używał, jest super po prostu. No i ogólnie mi się Frankie gra fajnie. Tutaj zobaczycie sobie, ile nasi piłkarze się rozwinęli. Taki Danzo 3, Ruald o 3 się rozwinął. Więc naprawdę jest spoko. Potem zobaczyłem, aha, tak będę teraz pokazywał. No dobra, Aleka jest stary, to się nie rozwija. Machado 1, Haidara 1, Gradit jest, się nie rozwija już trochę. Roald się rozwoił, Umari się nad odwał już rozwinął. Kardinal, który odchodzi, Franek o 1, Poręba o 4 na wypożyczeniu. Fofana aż o 4 w tym sezonie, Samet o 4, Balikwisza o 4, Onana o 2, Zaire Emery o 4, Adil o 2. Kamara o 2, Costa o 3, Barcola o 2, nasi juniorzy, Tomasson 1, Mikołatadze o 3, Opendasz o 4. No i to tak wygląda ten mój pierwszy sezon w RC Lens. Tutaj jeszcze chyba zobaczycie, jeśli nie mylę, tak jest zadanie, jak mi wyszło. Poparcie zarządu mam super. No i czas się przygotować do drugiego sezonu. Bardzo Wam dziękuję, dokonałem transferów. Wszystkie Wam mogę powiedzieć, że to tyle w tym piątko, niedzielę. Na razie piątka.